Jak narysować ogród róż? Piękne kwiaty, alejki, ławeczka po środku. Uspokajająca zieleń, która miesza się z soczystą czerwienią. Niewinne kolce. Piękne, prawda? Ale niestety nasz mysłowicki ogród róż był zgoła inny. Stasiu, jak przyszli, to i pójdą, tłumaczyła mi mama. Tata ostrzegał, żebym się nie pakował w żadne kłopoty. Martwili się, bo zaczęła się prawdziwa wojna. W mieście panował chaos, słychać było strzały, saperzy wysadzili mosty na Przemszy, a po kilku dniach mieszkaliśmy już w Mysłowic. Niemcy tworzyli nowy ład. Konfiskowali polskie i żydowskie mienie, wysadzili przepiękną synagogę przy placu Piłsudskiego. W 1941 Niemcy stworzyli u nas przedsionek piekła. Taki prawdziwy. Więzienie policyjne Rosengarten, które już na zawsze zmieniło to miasto. Na los, weg da, mach schon! Ludzie mówili o brutalności, okrucieństwie i bestialstwie oprawców. Ich sag mal so. Du sagst mir, wo sich die verdammten Banditen verstecken und ich lass dich vielleicht leben, hä? Spuk aus, verdammte Scheiße! Spuk aus, du polnische Schweine! Do więzienia trafiali mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci. Większość z nich, trafiając do obozu, nie miała na sobie nic poza ubraniami, w których zostali zatrzymani. Obraz kilkuletnich dzieci, które w koszulkach chodziły boso po śniegu, potrafił złamać niejedno serce. W areszcie gestapo prowadziło brutalne przesłuchania. Więźniów poniżano torturami. Obdzierano ich z godności, bijąc bykowcem niemiłosiernie do utraty tchu, wierzając głową w dół, wbijając rozżarzone igły pod paznokcie, czy też nabijając głowy mdlących od bólu więźniów na ostry kolec. Do Rosengarten sprowadzano głównie więźniów politycznych ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, często całe rodziny. Zatrzymanie oznaczało niemal pewną śmierć. Śmierć przez tortury, egzekucje lub wywóz do obozów koncentracyjnych. Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen, Ravensbrück czy też Mauthausen. Do stycznia 1945 roku przez obóz Rosengarten przewinęło się blisko 20 tysięcy osób. Kiedy mieliśmy nadzieję, że po okrutnych latach wojny nadszedł czas spokoju, pojawili się oni, komuniści. To oni zabrali tatę przez to, że podpisał Volksliste. Podpisał. Opowiedzieli mu, że go zabiją. A jeśli nie zabiją, to wywiozą do Auschwitz. Przesłuchiwali go w siedzibie UB na Grunwaldzkiej. Brutalnie. Jak na wroga narodu przystał. Po przesłuchaniu trafił do Rosengarten. Tym razem zmienionego w komunistyczny obóz pracy. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Ja dzięki Bogu jestem. Jeszcze. Starsi i słabsi chorują. Codziennie umiera kilka osób. Wczoraj padł koń wywożący zwłoki. Liczyliśmy, że choć trochę koniny dostaniemy do zjedzenia. Całe mięso zjedli strażnicy. Spróbujcie przesłać paczkę z jedzeniem. Może się zlitują.
tęsknię i kocham. Więźniowie pracowali i spali w tych samych ubraniach. Zdrowy czy chory, to nie miało żadnego znaczenia. Kopalnie, huty, fabryki. Wycieńczającą pracę od świtu do zmierzchu trzeba było wykonać pod okiem bezwzględnych komunistów. Warunki w obozie były fatalne. Przeludnienie, głód, brak należytej opieki lekarskiej, brud, pluskwy i wszy. Latem 1945 roku wybuchła epidemia tyfusu, trwająca kilka miesięcy. Pochłonęła setki ofiar. Setki. Obóz w ciągu 2 lat funkcjonowania pochłonął ponad 2000 ludzkich istnień. Co najmniej. Matki, ojców, żony, mężów, córki, synów, wnuków, wnuczki. Mojego ojca też mi zabrali i pochowali gdzieś w zbiorowej mogile. Tak przynajmniej słyszałem. Jak narysować ogród róż? Piękne kwiaty, alejki, ławeczka po środku.